witam Państwa bardzo serdecznie na naszym panelu, panelu filozoficznym, filozoficzno-politycznym pod tytułem Polska Szkoła Libertarianizmu ze znakiem zapytania. To znaczy zastanowimy się w ramach tego panelu nad tym, jaki jest obecnie stan rozwoju myśli libertariańskiej w ogóle w świecie, jak on wygląda w Polsce, czy można mówić o czymś takim jak właśnie owa tytułowa Polska Szkoła Libertarianizmu. Następnie postaramy się, no cóż, zrobić sobie pewnego rodzaju reklamę, to znaczy każdy z nas opowie Państwu o tym, co jego badania, które aktualnie prowadzi, którymi chciałby Państwa zainteresować, wnoszą właśnie albo mają wnieść do rozwoju myśli libertariańskiej w Polsce i na świecie. Nad tymi kwestiami, dla tych z Państwa, którzy jeszcze nas dobrze nie znają, będziemy się zastanawiać w składzie następującym. Od mojej lewej strony Igor Wysocki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr Paweł Nowakowski, Uniwersytet Wrocławski, profesor Łukasz Dominiak, również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i ja, Norbert Slędzok, Uniwersytet Zielonogórski. Będę występował w takiej trochę niezręcznej, podwójnej roli, to znaczy będę zarazem moderatorem, ale też będę zadawał pytania sam sobie, to znaczy będę też uczestnikiem, ale nie będzie to aż tak bardzo krępujące, ponieważ mam do pomocy trzech kolegów, nie będę musiał moderować samemu i wyłącznie samemu odpowiadać. Dobrze, zatem przechodząc już do rzeczy. Panowie, jak oceniacie rozwój myśli libertariańskiej w skali globalnej? W jakiej sytuacji libertarianizm się obecnie znajduje? Czy mamy do czynienia z postępem w stosunku do tego, co miało miejsce 10, 20, 30 lat temu, ze stagnacją, regresem? Jak to oceniacie? Jak byście swoją ocenę uzasadnili? Zacznę może w tym przypadku w kolejności starszeństwa stopnia, to znaczy od profesora Dominiaka. Łukasz, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Łukasz Dominiak. Ja reprezentuję tutaj Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. I odnosząc się do tego pytania, może najpierw troszkę nie bezpośrednio, może w pierwszej kolejności do pytania tytułowego. Najpierw wydaje mi się, że po świetnej prezentacji Krzysztofa Turowskiego, za którą bardzo dziękuję, odpowiedź na to pytanie wydaje się jasna. Natomiast no, pewnie spróbujemy to przybliżyć troszkę bardziej w kontekście samego libertarianizmu raczej niż szkoły austriackiej. Natomiast odnosząc się do Twojego pytania, Norbert, ja bym zwrócił uwagę na to, że mamy, postawił taką hipotezę, że być może mamy do czynienia z dwoma trendami obecnie w rozwoju badań nad libertarianizmem czy myśli libertariańskiej ogólnie rzecz biorąc. No bo gdybyśmy spojrzeli na dynamikę na świecie, to ja bym był skłonny postawić taką hipotezę, że ta dynamika spadła. No bo jeżeli porównamy to powiedzmy do lat 70., 80., tak, gdzie mamy wysyp najważniejszych publikacji, no właściwie to jest początek rozwoju libertarianizmu współczesnego, tak jak go znamy. No mamy publikację oczywiście Rothbarda, tak, mamy For a New Liberty, 1973 rok, prawda? Mamy The Ethics of Liberty, 1982 rok. No mamy Nozicka, tak, który bardziej przebił się do akademii niż Rothbard. I to jest też pierwsza połowa lat 70. z jego książką Anarchia, Państwo, Utopia. No nawet lata 90., no bo jeżeli spojrzymy na tak zwany lewicowy libertarianizm, no to mamy, jeżeli dobrze pamiętam, 1994 rok i Esej o prawach Hillela Steinera. No to wydaje się, że tej dynamiki na świecie w tej chwili nie ma. Ale, więc to by była jakby pierwsza hipoteza. Ale ciekawsza część według mnie to jest ta druga hipoteza, której no, dotyczy pytanie dzisiejszego panelu. Jak wygląda dynamika w naszym kraju? Jak wygląda dynamika w Polsce? I, no i tutaj moim zdaniem mamy do czynienia z wyraźnym rozwojem, wzrostem dynamiki badań nad libertarianizmem i pojawianiem się nowych ośrodków. No takich jak te, które Krzysztof Turowski wskazał w swojej prezentacji. Więc no,
może ja bym zaczął właśnie od takiego rozróżnienia. W skali międzynarodowej wydaje się, że dynamika spadła, ale w Polsce ona wyraźnie wzrosła, co być może skłania nas do stwierdzenia nie tylko, że istnieje, czy rozwija się polska szkoła badań nad libertarianizmem, ale także, że zaczynamy przejmować pałeczkę na arenie międzynarodowej, stając się no po prostu dominującym ośrodkiem badań nad libertarianizmem na świecie w tej chwili. Więc taka by była ogólna hipoteza. Od tego bym zaczął, potem może rozwinę szczegółowo. Dziękuję. Okej. Dziękuję ci bardzo za wypowiedź. Do polskiej szkoły, jeżeli taka istnieje, jeszcze za momencik przejdziemy, zastanowimy się nad tym, co by ją konstytuowało, co by było dla niej specyficzne. A teraz jeszcze chciałbym spytać o zdanie pozostałych kolegów. Czy wy się zgadzacie z tą globalnie pesymistyczną, a lokalnie bardzo optymistyczną diagnozą Łukasza? Nie wiem, który z was chce zacząć. Igor? To może ja sobie pozwolę. No mnie się też wypada zgodzić z moim promotorem. Ja też sądzę, że ta dynamika spada. Ja z kolei może tak do Austriaków jeszcze się na chwilę odniosę. Jeżeli ja ostatnio czytam Quarterly Journal of Austrian Economics, to tam też są zazwyczaj komentarze, glosy. Myślę, że w libertarianizmie jest też podobnie. To są głównie chyba teraz komentarze, a tak jak powiedział profesor Dominiak, no teoria rozwija się dużo wcześniej. No a propos naszego kraju może, to rzeczywiście, no tutaj szczególnie to, co robi chyba profesor Dominiak, no to jest po prostu pchanie teorii do przodu, używając pewnego aparatu analitycznego, który na świecie też nie jest szeroko stosowany, także to wydaje mi się szczególnie interesujące. Nie wiem, może Paweł coś dodasz? Dzień dobry Państwu. Tak, moim zdaniem ja się zgadzam z tym, że w kontekście światowym ta dynamika spada. Taka teza została przedstawiona przez profesora Dominiaka. Natomiast wydaje mi się, że ta teza wymaga pewnego uzupełnienia, aby zobaczyć ją w pewnym kontekście. Albowiem ta dynamika spada nie tylko, jeśli chodzi według mnie o libertarianizm, tylko przeszliśmy w taki okres, etap związany też ze hiperspecjalizacją nauki, również filozofii, że nie mamy już właściwie w żadnym nurcie liberalizmu, socjalizmu, konserwatyzmu, libertarianizmu. Nie mamy już, wydaje mi się, pewnie taka hipoteza, jakichś wielkich takich nazwisk, nowych prac. Raczej ta praca jest bardzo fragmentaryczna, podzielona pomiędzy poszczególnych badaczy. Jak sobie przejrzymy różne książki, żurnale, pracę, to coraz mniejsze wycinki są przedmiotem opracowań i po prostu nie ma już takich systemowych myślicieli, którzy w dzisiejszych czasach pisaliby takie traktaty właśnie, jak Rothbard, jak Mises, jak Nozick i inni. Dlatego wydaje mi się, że to jest ogólnie dynamika w ogóle całej filozofii politycznej, a nie tylko libertarianizmu. Natomiast no, jakby tutaj implikacja jest taka, że libertarianizm nie jest wyjątkiem od tej ogólnej tendencji światowej. Jeśli chodzi w ogóle o same ocenę badań nad libertarianizmem na świecie, to też wydaje się, że libertarianizmem w dużej mierze zajmują się na świecie osoby, które identyfikują się z libertarianizmem tak czy inaczej rozumianym, ale to właśnie tutaj trochę jest pewna, no właśnie tutaj tkwi szkopuł, jak ten libertarianizm jest obecnie na świecie rozumiany, bo tak jak my mówimy tutaj w naszej tej tradycji, którą się dzisiaj zajmujemy i która gdzieś tam, no to jest może kontrowersyjne, czy wyrasta, czy nie, moim zdaniem w dużej mierze tak, libertarianizm ten, o którym my mówimy, wyrasta ze szkoły austriackiej jako mającej pewne podstawy teoretyczne, które libertarianizm przejął, tak? Czyli Rothbard jakby najpierw zajmował się ekonomią, dopiero potem filozofią polityczną i nie zapomniał o prakseologii austriackiej ekonomii, kiedy zajmował się filozofią polityczną, wręcz przeciwnie, na niej starał się budować. Sam mówił, że sądy etyczne, sądy polityczne nie mogą lekceważyć wiedzy prakseologicznej, wiedzy ekonomicznej. Więc jest tutaj pewnego rodzaju ciągłość na gruncie instytucjonalnym, czy właśnie szkoły, jak i właśnie idei libertarianizmu. Natomiast w dzisiejszych czasach libertarianizm na Zachodzie rozwijany jest w sposób
nieco inny, tak? Mamy nazwiska, które, no, mamy kariery rozwijające się, chociażby Michaela Humera, tak? Który skądinąd też przecież został wydany przez Instytut Misesa, jego książka Problem Władzy Politycznej, natomiast nie jest to reprezentant tego nurtu rothbardowskiego czy austrolibertariańskiego, tylko nurtu intuicjonistycznego, gdzie on, owszem, dochodzi do anarchii, do rynkowego anarchizmu, natomiast jego przesłanki nie są z aksjomatów autowłasności, self-ownership, tak, właśnie tych podstawowych praw dedukcyjnych i tak dalej, tylko biorą się z innego zupełnie podejścia w epistemologii, w metaetyce, z intuicjonizmu, więc w tym sensie powiedziałbym, że w tym nurcie, w którym my raczej jesteśmy skłonni widzieć libertarianizm w Polsce, rzeczywiście on na świecie, ta dynamika spada, natomiast istnieją jakieś alternatywne sposoby uprawiania libertarianizmu. Owszem, wychodzą przecież różne książki, prace zbiorowe, na przykład Routledge Companion to Libertarianism, rok bodajże 2017, jeszcze inna tego typu praca w innym wydawnictwie, gdzie rzeczywiście te problemy są dyskutowane, natomiast one są dyskutowane z nieco innej perspektywy niż my to robimy w Polsce. Także tutaj zniuansowałbym odpowiedź na to pytanie, właśnie podsumowując, poprzez wskazanie na dwie rzeczy. Po pierwsze, kwestia ogólnego spadku dynamiki traktatowego, systemowego myślenia w filozofii politycznej na świecie, a po drugie, pewne alternatywy, przebijanie się pewnych alternatywnych sposobów uprawiania filozofii politycznej, którą prezentuje się jako libertariańską. To, czy uznalibyśmy za libertariańską ją, to jest już pytanie w dużej mierze badawcze, na które, no, możemy się zastanowić, ale no, nie jest to jednak ten libertarianizm do końca, którym my się zajmujemy, tak jak my go rozumiemy. Także tak bym to widział. Dziękuję. Zgadzam się z tobą, Pawle, zdecydowanie. Myślę, że to jest bardzo wartościowa uwaga i warto sobie z tego zdawać sprawę. Otóż istnieje pewna różnica w definiowaniu libertarianizmu pomiędzy Polską i językiem polskim, a nauką anglosaską i międzynarodowym obiegiem naukowym opartym na angielszczyźnie. Ta różnica w jakiejś mierze na pewno wynika z tego, o czym wszyscy wiemy, to znaczy z tego, że słowo liberał w języku angielskim zostało na trwałe związane z nurtem, no, jak to się czasem mówi, nowoczesnego, nieco samochwalnie, a mówiąc bardziej neutralnie, socjalnego czy demokratycznego liberalizmu. W związku z tym libertarianami nazywa się i libertarianami nazywają się po prostu autorów i autorzy, którzy nawiązują do tradycji liberalizmu klasycznego, a niekiedy są nawet znacznie bardziej umiarkowani w swoim poparciu dla instytucji własności prywatnej, dla instytucji rynkowych, niż był taki modelowy, klasyczny liberał w wieku XVIII czy XIX. To, nawiasem mówiąc, dając już pewną zajawkę kolejnego wątku, to znaczy właśnie polskiej szkoły, jest jakimś drużnikiem właśnie, moim zdaniem, polskiej szkoły libertarianizmu. Mianowicie polska szkoła libertarianizmu jest szkołą hardkorowego, rothbardowskiego, racjonalistycznego, absolutystycznego i anarchokapitalistycznego libertarianizmu. To, że tak się u nas libertarianizm rozumie, ma już dość długą tradycję. 11 lat temu już ukazała się, w tym momencie przynajmniej w polskiej literaturze, klasyczna książka profesora Dariusza Jurusia W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu, w której wskazał on na myśl Mareya Rothbarda jako tę najbardziej wzorcową, najbardziej paradygmatyczną odmianę libertarianizmu. No i tak to właśnie w Polsce rozumiemy. Mamy zresztą po temu dobre powody językowe. W języku polskim cały czas słowa liberał używa się przede wszystkim albo w sposób istotny, zrozumiały dla masowego odbiorcy w jego klasycznym kontekście. Z tego powodu ludzie wyznający po prostu poglądy liberalne nie muszą aż nazywać się libertarianami. Na tego rodzaju poglądy w sposób umiarkowany, promujące wolny rynek, jakąś formę ograniczonego, chociaż wcale nie minimalnego rządu, jest już po prostu w języku polskim nazwa, która jest powszechnie zrozumiała i kojarzona z tym właśnie. Więc na pewno warto o tym pamiętać. Natomiast przychylając się jeszcze do tej bardziej pesymistycznej, międzynarodowej części diagnozy profesora Dominiaka, no to właśnie ten nurt rothbardowski, oparty na
racjonalizmie w epistemologii, na prawie naturalnym i absolutnych prawach własności w etyce, na anarchokapitalizmie w polityce, jest zdecydowanie w defensywie. I chyba wszyscy się co do tego zgodzimy, że nie tylko nie udało się w ciągu ponad 40 lat od publikacji najważniejszych prac filozoficznych Rothbarda utorować sobie drogi do mainstreamu. Gdybyśmy spróbowali to zmierzyć chociażby akademicką pozycją zwolenników Rothbarda w Akademii Amerykańskiej, Brytyjskiej czy jakiejkolwiek zachodniej, no to ona jest wyraźnie gorsza niż nasza pozycja w Polsce, gdzie co prawda nie rozdajemy kart, ale chociaż mamy pracę i podatnik nam płaci. W Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii tak się nie dzieje. Wysłanie tekstu opartego czy odwołującego się do myśli Mareya Rothbarda do anglosaskiego topowego czasopisma naukowego kończy się zazwyczaj standardową formułką pochodzącą albo jeszcze z biurka redaktora, albo od recenzenta, że Marej Rothbard, to cytat z recenzji, którą z profesorem Dominiakiem dostaliśmy dla naszego wspólnego artykułu, był trochę idiotą, czego nie wiem z pierwszej ręki, ponieważ nie czytałem, ale mówił mi tak kolega, który czytał, z taką recenzją w bardzo prestiżowym czasopiśmie się zetknęliśmy, więc tak to generalnie wygląda. Co więcej, również na poziomie tych własnych instytucji, na poziomie zakładania własnych komitetów, odwołując się do znanego cytatu z Jacka Kuronia, też nie wygląda to dobrze. Jeżeli spojrzymy na najważniejszy ośrodek tego rodzaju libertarianizmu w świecie, czyli do tej pory przynajmniej, mamy nadzieję to zmienić i ich wyprzedzić, to znaczy na Auburn w stanie Alabama i tamtejszy Mises Institute, to tam również tempo rozwoju myśli libertariańskiej wyraźnie spadło. Nie tylko nie ukazują się nowe ważne książki, przede wszystkim nie ma nowych ważnych myślicieli, którzy pisaliby chociaż odkrywcze artykuły. Właściwie najmłodszym ważnym myślicielem libertariańskim urodzonym w Stanach Zjednoczonych jest Stefan Kinsella, który ma 50 parę lat, więc to nie brzmi dobrze. Najważniejszym żyjącym myślicielem libertariańskim z tego nurtu jest Hans Hermann Hoppe, który ma 74 lata i od 20 lat zajmuje się głównie publicystyką, a nie pracą stricte filozoficzną. Jeżeli prześledzimy sobie to, jak wygląda flagowy okręt tego rodzaju libertarianizmu w Stanach Zjednoczonych, czyli The Journal of Libertarian Studies, to częstotliwość jego ukazywania się również w stosunku do pokrewnych periodyków, które ukazywały się wcześniej, spadła. Tekstów jest coraz mniej, rzadko kiedy są one odkrywcze. Jeżeli są odkrywcze, to piszą je Polacy, którzy je tam wysłali. Oczywiście niekoniecznie, ale generalnie nie wygląda to dobrze dla tego nurtu rothbardowskiego. Z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem jednego pięknego miejsca na ziemi, i tym miejscem jest Polska, gdzie właśnie ten hardkorowy nurt rothbardowski sobie kwitnie. Być może jakimś wyjaśnieniem tego faktu, że nie tylko kwitnie, ale też pozwala się nam kwitnąć, jest to, że bardzo wielu polskich profesorów, którzy kierują katedrami, instytutami, w sumie umiarkowanie obchodzi to, czy to, co robią ich pracownicy, jest prawdziwe, więc też przymykają oko na coś, co ewidentnie ich zdaniem nie jest, jest nawet szalone, szkodliwe, ale być może nie interesuje ich to tak bardzo, jak interesuje to bardzo zaangażowanych politycznie z reguły po lewej stronie sceny politycznej akademików anglosaskich. Tak też może być. No i właśnie, Polska Szkoła Libertarianizmu. Czy zgodzilibyście się z tą charakterystyką, którą wstępnie podałem, że to, co by naszą pracę, tę naszą szkołę wyróżniało, to właśnie koncentracja na tym nurcie rothbardowskim i czerpanie przede wszystkim z niego? Jeżeli mogę. Jeżeli chcesz. Tak, to i przy okazji od razu odnosząc się do tego, co wcześniej zostało powiedziane, no ten panel ma charakter bardziej socjologiczny w tym sensie, że on ma odpowiedzieć na pewne pytania dotyczące tego, jak wygląda rozwój środowiska naukowego czy badawczego w Polsce w kontekście libertarianizmu. Więc ja nie chciałbym wchodzić tutaj może zbyt głęboko w rozważania stricte merytoryczne. Natomiast wydaje się, że w tym kontekście jednak pewne votum separatum można by zgłosić. I aby także odpowiedzieć, Norbert, na twoje pytanie dotyczące Polskiej Szkoły Libertarianizmu. Ja osobiście myślę o Rothbardzie jako o osobie, która zasadniczo
no właśnie, jednoosobowo założyła libertarianizm jako nurt filozofii politycznej. No możemy to oczywiście uzasadnić, patrząc na daty publikacji, w których te ważne idee libertariańskie się pojawiają. No, czy to będzie 1970 rok i Power and Market, czy to będzie 1973 rok i For a New Liberty. Powiedzmy jako takie dwie publikacje, które no, zawierają w sobie już najważniejsze idee libertariańskie, w tym dość szczegółowo rozwinięty, nazwijmy to, kodeks libertariański, konkretnych czynów, które mają być dozwolone bądź zabronione pod porządkiem libertariańskich zasad sprawiedliwości. To patrząc na to w ten sposób, patrząc na Rothbarda jako na założyciela libertarianizmu, ja zawsze studiując filozofię polityki uważałem, że jest to postać całkowicie pierwszoplanowa. No bo jeżeli spojrzymy, nie wiem, na podręczniki filozofii polityki, współczesnej filozofii polityki, to zobaczymy, że mamy tak naprawdę ile? 7, 6, no zależy jak liczymy, może 8 najważniejszych nurtów filozofii, współczesnej filozofii polityki, jakie w ogóle istnieją. I jednym z nich jest libertarianizm. I założycielem tego nurtu jest Rothbard. Więc kiedy mówimy o tym, że polska szkoła libertarianizmu, jeszcze zanim odpowiemy na pytanie, czy istnieje, ale presuponując, że istnieje, że jej cechą charakterystyczną jest rothbardianizm, to według mnie elementem tego jest właśnie ta świadomość, że Rothbard jest absolutnie fundatorem tego nurtu filozofii polityki. I teraz odnosząc się do różnych historii, które mogą się przytrafiać, kiedy składa się tekst do publikacji w zachodnich czasopismach dzisiaj. Ten fakt, że z tym faktem, z tą informacją jest rzeczywiście trudno się przebić. I w tym kontekście ja uważam, że no po pierwsze my się wpisujemy w ten nurt rothbardowski właśnie dlatego, że próbujemy z tą informacją się przebić. Przede wszystkim ten fakt, że naszym punktem wyjścia do badań nad libertariańską teorią prawa jest Rothbard. Nie jest Nozick z konieczności, tak? Albo jakiś inny, bardziej lewicowy libertarianin, lecz Rothbard. Sam ten fakt już według mnie nas wyróżnia. I teraz w tym kontekście do Pawła i tej uwagi o powiedzmy podstawach epistemologicznych libertarianizmu. I tego by dotyczyło moje votum separatum. Nie wiem, czy ktoś przyjdzie mi tutaj w sukurs. Mam nadzieję, że może Igor z racji podległości służbowej. Natomiast, więc dla mnie rothbardianizm, polska szkoła libertarianizmu, to jest także pewnego rodzaju socjologia, to znaczy grupa ludzi związana ze sobą, związana instytucjonalnie, także wychodząca jakoś z relacji z Instytutem Misesa w Auburn, w Alabamie, w Stanach Zjednoczonych, umieszczająca w przypisach Rothbarda i traktująca Rothbarda jako punkt wyjścia do swoich badań. Natomiast czy to oznacza, że musimy podzielać racjonalistyczną epistemologię, czyli przyjmować, że istnieją pewne aksjomaty w ten czy inny sposób samooczywiste, z których następnie za pomocą rozumowania czysto dedukcyjnego wyciągamy określone konsekwencje co do libertariańskiej teorii sprawiedliwości, to jest według mnie kwestia dyskusyjna. Bo tak jak ja rozumiem libertariańską, polską szkołę badań nad libertarianizmem, to jedną z cech charakterystycznych tej szkoły, i być może Michael Humer jest tutaj także ciekawym przykładem, który jakoś się wpisuje w ten nurt w kontekście międzynarodowym. To jedną z cech charakterystycznych, moim zdaniem, na którą należałoby zwrócić uwagę, to jest właśnie to, że ta polska szkoła badań nad libertarianizmem, choć wychodzi od Rothbarda jako punkt wyjścia i ma tę samą socjologię, tak to nazwijmy, tak jak tu siedzimy, to implementuje jednak rozwiązania ze współczesnej filozofii analitycznej, w tym także ze współczesnej metaetyki i współczesnej epistemologii, które są sceptyczne co do takiego racjonalistycznego, fundacjonalistycznego obrazu wiedzy ludzkiej.
I bardzo często afiliujemy wątki właśnie jakie? Intuicjonistyczne chociażby. I no, nie wiem, teorie epistemologiczne takie jak, nie wiem, inferencja do najlepszego wyjaśnienia, która jest no, jednym z głównych sposobów myślenia w filozofii praktycznej i w metaetyce współcześnie, do badań nad libertarianizmem. I dzięki temu udaje nam się osiągnąć, pomimo tych niepowodzeń czasami, Norbert, ale czasami też sukcesów, udaje nam się osiągnąć co? To, o czym mówił Krzysztof Turowski. Udaje nam się przebić, pomimo no, pewnej wstępnej wrogości, do jednak czołowych czasopism naukowych na poziomie międzynarodowym. Czasopism, które co do zasady, no tak, powiedzmy na wstępie mamy po prostu barierę wejścia dość silną, a mimo to jesteśmy w stanie wejść z artykułem, którego punktem wyjścia jest Rothbard. Poprzez to, moim zdaniem, że jesteśmy otwarci na afiliowanie wątków dokonań współczesnych, badań epistemologicznych, logicznych i innych do libertarianizmu, rothbardowskiego libertarianizmu ciągle. Więc tutaj by było to votum separatum. A odnosząc się już krótko w takim razie, proszę, do pytania wreszcie bezpośrednio Norberta o to, czy istnieje szkoła, polska szkoła badań nad libertarianizmem, tak jak ja to widzę, dla mnie odpowiedź brzmi tak. Oczywiście istnieje. Być może jest dopiero na pewnym wstępnym etapie swojego rozwoju i ważne, żeby tę dynamikę podtrzymać. Jak sądzę, robimy wszystko, co ma temu służyć właśnie. I chciałbym podać może krótko argumenty na rzecz tego. Łukasz, a możemy do tego przejść za moment, dlatego że chciałem jeszcze dokończyć wątek, który zacząłeś w poprzedniej części swojej wypowiedzi. To miało być moje kolejne pytanie o to, czym się jeszcze by charakteryzowała polska szkoła libertarianizmu. Panowie, bo Łukasz tutaj zgłaszał ad vocem, czy ktoś z was chciałby ad vocem do ad vocem Łukasza i do tego, co on powiedział? Bo ja na pewno bym chciał, ale jako moderator was puszczę przodem. No to może ja w sukurs przyjdę. Mam też dobry argument, żeby przyjść w sukurs. Nie chodzi tylko o relacje podległości. Mnie się też wydaje, że wbrew Pawłowi trochę bym powiedział, że to, co unifikuje polską szkołę, zakładając, że istnieje, jest jednak metoda. Czyli tak jak wspominał tutaj profesor Dominiak, no mnie się udało napisać z obecnym tu Dawidem Megerem tekst o przymusie, który był czysto krytyczny wobec teorii rothbardowskiej, który używał jednak aparatu właśnie apelujący do intuicji, eksperymentów myślowych i tak dalej. Także to, co to pewnie zaraz zacznie się jakiś spór werbalny. Paweł spyta mnie, czy to wciąż libertarianizm. No ja nie wiem, ale wydaje mi się, że to wiemy wszystko, czyli to, co my robimy, jest to wzięcie tej pewnej dziedziny libertariańskiej, czyli analizujemy Rothbarda, ale analizujemy go metodami, których Rothbard nie używał. Właśnie takimi jak, nie wiem, to co promuje tutaj profesor Dominiak, czyli analiza hochfeldowska, intuicje, wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia i tak dalej. Także ja bym widział tu metodę, która unifikuje polską szkołę, raczej niż przedmiot badań. Paweł? Tak, właściwie ja muszę się nie zgodzić, ale nie zgodzić nie merytorycznie, tylko być może zostałem niedobrze zrozumiany, pewnie z własnej winy, jeśli już. Natomiast ja nie widzę tutaj między nami sporu. Mi chodzi o to, że ja nie powiedziałem, zauważcie koledzy, nie powiedziałem o tym, że my uprawiamy taki libertarianizm. Nie powiedziałem, że my robimy przypisy do Rothbarda i to jest nasza rola i że tak rozumiemy libertarianizm. Oczywiście ten wkład, ten input, o którym tutaj Igor szeroko teraz powiedziałeś, metodologiczny, epistemologiczny, metaetyczny, o których Łukasz wspominałeś, oczywiście to jest i to istnieje i dobrze, że to istnieje. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć o tym w swojej wypowiedzi, że my rozumiemy libertarianizm w sposób taki jak właśnie rothbardianizm, rothbardyzm, a na świecie jest to czymś innym. Ja nie powiedziałem, że my jesteśmy jakimiś kopiami Rothbarda i dążymy do tego, co on, tak? Tylko chodzi mi o to, jak rozumieć. Pytanie było o dynamikę badań nad libertarianizmem czy libertariańskiej filozofii politycznej, tak? I tutaj właśnie o to mi chodziło wyłącznie, że my, jak my rozumiemy libertarianizm, rozumiemy go wąsko, rozumiemy go właśnie tak, jak Łukasz powiedziałeś, że jednoosobowo Rothbard stworzył libertarianizm. Dzisiaj
najbardziej cytowani naukowcy na świecie, którzy zajmują się libertarianizmem. Na przykład weźmy Matta Zwolińskiego, Jasona Brennana, Michaela Humera i tak dalej. Oni by z tą podstawową tezą twoją się nie zgodzili. Tak? Więc jakby tutaj mnie chodziło tylko i wyłącznie o to, że my rozumiemy tak libertarianizm, co nie oznacza, że my kopiujemy metodę Rothbarda i tak dalej. Analizujemy innymi metodami często, ale jednak analizujemy korpus rothbardowski, tak? I o to mi tylko chodziło. Nie wiem, czy tutaj się zgodzicie, bo tylko o to mi chodziło. Ja się zgadzam zdecydowanie, aczkolwiek tak, znaczy na pewno zgadzam się co do tego, że Rothbard jest tylko punktem wyjścia, nie jest punktem dojścia. Wilhelm Windelband to był taki znany neokantysta ze szkoły badeńskiej na przełomie XIX i XX wieku. Ukuł takie bardzo fajne sformułowanie w odniesieniu do Kanta, że zrozumieć Kanta to znaczy wykroczyć poza niego. I to samo dotyczy każdego ważnego myśliciela, również Mareya Rothbarda. I faktycznie tak jest. Przynajmniej połowa tekstów jakoś się do Rothbarda odnoszących, które my piszemy, to są teksty krytyczne. Natomiast kluczowe jest właśnie uznanie tej fundamentalnej, założycielskiej roli Mareya Rothbarda w tworzeniu filozofii libertariańskiej. I jeśli chodzi o ad vocem, to tylko a propos intuicjonizmu. Igor, powiedziałeś, że ta metoda bardziej zbliżona do współczesnej filozofii anglosaskiej, również obejmująca zagadnienia epistemologiczne i metaetyczne, byłaby jakimś wyróżnikiem. Wydaje mi się, że troszeczkę przesadzasz. Jeżeli jest to czegoś wyróżnikiem, to bardziej pod szkoły toruńskiej w ramach polskiej szkoły libertarianizmu. Ja się jak najbardziej poczuwam do przynależności do polskiej szkoły libertarianizmu, natomiast nie podzielam intuicjonizmu etycznego. Raczej jest mi bliżej do znanej opinii Bertranda Russella, który napisał, że intuicje występują w przyrodzie u nietoperzy oraz Henri Bergsona. Powiedzmy, że pod tym względem jesteśmy zróżnicowani, jeśli chodzi o całe zaplecze epistemologiczne, metafizyczne, systemowe. To, co jest istotne, to jest no właśnie kwestia historii i socjologii nauki, tak jak Łukasz powiedział, że Rothbard jest tym punktem wyjścia dla nas wszystkich, ale niekoniecznie dojścia. Chyba tak można by to ująć i to niekontrowersyjnie byłby ten pierwszy punkt konstytutywny dla polskiej szkoły. Łukasz jeszcze? Tak, jeżeli mogę też odnieść się do tego, co Paweł powiedział, więc no tak, myślę, że mamy zgodę teraz. Jeszcze bym dodał do tego jako taką kropkę na D, że po prostu z naszej strony, jak sądzę, nie ma zgody na tego typu widzenie libertarianizmu, jak to proponowane przez Zwolińskiego, dajmy na to, którego tutaj wspomniałeś, i to środowisko, które z jakiegoś powodu no, niezrozumiałego, to znaczy ono, ten powód oczywiście jest zrozumiały w sensie politycznym i socjologicznym, pomija Rothbarda, który no, nie ma co do tego chyba dyskusji, jest jednoosobowym, no mniej bądź bardziej jednoosobowym, ale kluczową figurą w założeniu libertarianizmu jako nurtu filozofii polityki. Tak? I tak, i myślę, że Norbert jak najbardziej to jest ten pierwszy element, który mógłby jak najbardziej z punktu widzenia historii, socjologii, nauki identyfikować polską szkołę libertarianizmu. A jeżeli mam teraz chwilę jeszcze czasu, to może... Proszę. Bo ja chciałem jeszcze szczerze mówiąc nie masz, bo musimy się zmieścić w czasie. Jeszcze chcielibyśmy zostawić jakiś czas na pytania, a jeszcze mamy parę kwestii do poruszenia. Chyba, że chciałeś coś w bezpośrednim związku z tym, co powiedziałeś, poruszyć. Oddam głos Pawłowi. Okej. Okay. Ja chciałem tylko dodać, bo tak, właśnie ci badacze czy filozofowie szerzej, z którymi się nie zgadzamy co do rozumienia libertarianizmu, właśnie jeszcze Matt Zwoliński jest tutaj stosunkowo... no liberalny, jeśli chodzi o zaliczanie Rothbarda, bo on go nie pomija, natomiast powstają książki na Zachodzie o libertarianizmie, What is libertarianism i tak dalej, gdzie w ogóle nie ma Rothbarda w bibliografii, prawda? Czy Cato Institute, z którym Rothbard był związany poprzez jakieś personalne różnice, tak? Teraz go w ogóle go gumkuje, tak? Właśnie David Bowes na przykład, tak? Autor książki o libertarianizmie. Znaczy, no nie gumkuje do końca, bo tam się pojawia jego nazwisko, natomiast jak tylko można. A co do jeszcze wątku polskiego, to też taka przyszła mi do głowy ciekawostka, że jeżeli weźmiemy sobie te nazwiska libertarian czy badaczy libertarianizmu na Zachodzie, no to one też coś mówią, proszę Państwa, bo tak, to jest tak. Zwoliński, Jaworski, Kuźnicki, Ptak,
tak? Bez oczywiście polskich znaków, ale to są właśnie takie nazwiska czołowych badaczy libertarianizmu na Zachodzie, więc może tę polskość badań nad libertarianizmem można też szerzej ujmować. No właśnie czekałem na jakąś taką wielką historiozoficzną refleksję, że w polskiej szkole libertarianizmu odrodził się duch przedrozbiorowej Rzeczpospolitej i sarmatyzmu. To może nie byłoby takie złe. Sarmatyzm był w sumie bardzo fajny pod wieloma względami z libertariańskiego punktu widzenia. Dobrze, panowie, to ja zaproponuję jeszcze dodatkowe elementy konstytutywne dla polskiej szkoły libertarianizmu. Ciekaw jestem, czy się zgodzicie co do nich. Pierwszy, daleko posunięta analityczność. Wykorzystanie, co zawdzięczamy w dużej mierze wpływowi profesora Dominiaka, aparatu współczesnej analitycznej jurysprudencji, kategorii pojęciowych Wesley Hochfelda i związana z tym koncentracja na filozofii prawa, na teorii uprawnień w ramach libertarianizmu jako podstawy jego teorii sprawiedliwości i w konsekwencji podstawy całej filozofii. Zgodzilibyście się z takim ujęciem, że to też byłoby coś, co by nas wyróżniało? Czyli teoria uprawnień Hochfeld i Hillesteiner, którego wspomniałeś? No to tu, Norbert, idąc za twoją dystynkcją, to rzeczywiście charakteryzuje szkołę toruńską. Szkołę toruńską na pewno. Pytanie, czy tylko? No właśnie, jakby na pewno jest to jakieś wartościowe nowum, tak? Tutaj profesor Dominiak wraz we współautorskich tekstach właśnie z Igorem proponują tego typu analityczne metody rozwiązania narzędzia, których wcześniej nie było, a które korzystają z najnowszego mainstreamowego dorobku filozofii i teorii prawa i to jest coś na pewno bardzo wartościowego. Natomiast ja uważam, że na pewno mamy w Polsce środowisko, czego przejawem chociażby jest dzisiejsze wydarzenie i nasz tutaj panel. Niedawno też spotkaliśmy się we wrześniu na konferencji w Toruniu, właśnie organizowanej przez zespół profesora Dominiaka, gdzie rzeczywiście jakby my mamy trwałe już, można powiedzieć, ustabilizowane kontakty, także właśnie naukowe, bo wchodzimy tutaj w różne relacje jako współautorzy, też tutaj jak siedzimy ze sobą, to tutaj nie ma tak, żeby ktoś nie przygotowywał jakiegoś artykułu we współpracy ze sobą. Natomiast czy jest to szkoła? Ja jestem na razie jeszcze sceptyczny, żeby uznać, że jest to szkoła. Według mnie my jesteśmy na razie pewnym kolejnym pokoleniem, tak? Tak jak szkoła austriacka też ma różne pokolenia i gdzieś tam się odradza, to wydaje mi się, że jesteśmy pewnym pokoleniem libertariańskiej szkoły, nazwijmy to. Natomiast dystynktywnie, żeby uznać nas jako szkołę, ja bym jeszcze tak daleko nie szedł. Owszem, to podejście, które proponuje profesor Dominiak ostatnio ma potencjał szkołotwórczy, ale czy ono się przyjmie wśród badaczy libertarianizmu szerzej, to dopiero zobaczymy, czy będzie to szkoła. Wiem, Norbert, że ty w swoim artykule na przykład na temat lockdownów, tak, stosowałeś chociażby już tą metodę hochfeldowską, jak to Łukasz nazywasz. I jakby, no więc tutaj można powiedzieć, że ty rzeczywiście to zaaplikowałeś, tak? Ja na przykład jeszcze tego nie aplikowałem. Przepraszam, że ci przerwę. W naszym wspólnym, tak, także już mogę razem z kolegą, jeszcze trzecim współautorem, doktorem Stanisławem Wójtowiczem, na temat problemu bliźniąt syjamskich w libertarianizmie są przypisy do Hochfelda i się odwołujemy. Co prawda nie ty to pisałeś, ale będziesz podpisany, więc też już jesteś zamieszany w hochfeldyzm i metodę hochfeldiańską. W ten sposób ukonstytuowaliśmy ostatecznie polską szkołę libertarianizmu. Jeżeli mogę tutaj też się odnieść, więc absolutnie, Norbert, zgoda, metoda. Myślę, że metoda nas wyróżnia. Tak? Więc ogólnie rzecz biorąc moglibyśmy powiedzieć, że jest to metoda analityczna, a nie hermeneutyczna. Tak? I w tej analitycznej metodzie oczywiście te narzędzia współczesnej filozofii prawa, takie jak, ale nie tylko, no ogólnie rzecz biorąc logiki deontycznej, logiki uprawnień, logiki obowiązków, ze szczególnym uwzględnieniem logiki uprawnień takiej, jaką przedstawił Hochfeld, myślę, że jest cechą charakterystyczną. Ja mogę tak no, z autopsji powiedzieć, bo pamiętam, jak przecież to już było wiele lat temu, zaczynaliśmy no de facto w sumie jako jedni z pierwszych w naszym kraju adaptować Hochfelda
na nasz grunt naukowy, tak to nazwijmy. Który no, po 100 latach nawet nie został jeszcze przetłumaczony na język polski. Tak. Po 110 lat. Więc no, nie pamiętam już, który to był rok, Igor, no, ale mieliśmy seminaria na ten temat, tak? I jakby pamiętam, jak te idee były tworzone, jak one były propagowane. Na początku tylko rzeczywiście w Toruniu, ale potem one no, zostały skanalizowane. No, jakoś tam trafiły do Norberta i Norbert przyjął tę metodę, jak sądzę, przynajmniej w części. I przez ciebie dalej trafiły do innych osób. Ja pamiętam, jak pierwszy raz na przykład spotkałem Patryka Trzcionkę, który robi doktorat na UŚ-u z filozofii. I on zaczął do mnie mówić Hochfeldem. Miałem wrażenie, że słyszę... Ty się szeroko uśmiechnąłeś. Tak, że słyszę samego siebie, który do mnie mówi. Więc oczywiście te idee zostały bardzo szybko rozpropagowane i spenetrowały środowisko polskich badań nad libertarianizmem. Więc zgadzam się, że metoda nas zdecydowanie wyróżnia. Uważam również, że wyróżnia nas przedmiot. Jest nie tylko historia, czyli zaczynam od Rothbarda, nie tylko metoda. I wbrew Igorowi uważam, że przedmiot również. Jaki przedmiot? No tym przedmiotem jest teoria. Teoria libertariańska, teoria sprawiedliwości i uprawnień, a nie historia libertarianizmu. Tak? No de facto dzisiaj na świecie, jakbyśmy mogli zobaczyć, no to większa część badań nad rozwojem teorii sprawiedliwości, libertariańskiej teorii sprawiedliwości, dokonuje się w polskim środowisku. Więc moim zdaniem przedmiot, jak najbardziej. Pewien styl badań. No, można by za profesorem Wolniewiczem świętej pamięci powiedzieć, że to jest, że badania są merytoryczne, a nie antykwaryczne. Tak? To też jest cecha charakterystyczna. Duża część badań na przykład obecnie w amerykańskim Instytucie Misesa, nie wiem, Patrick Newman na przykład, tak? No, on rzeczywiście wnosi duży wkład w przyswojenie, zwłaszcza tych mniej znanych, pism, zapisków, notatek i tak dalej Rothbarda, no to mają charakter badań historycznych, prawda? W tym sensie, no, profesor Wolniewicz by powiedział antykwarycznych, tak? No, u nas rzeczywiście nacisk jest na badania merytoryczne, a więc styl badań, a więc przedmiot, a więc metoda, a więc warsztat, o którym także powiedział Norbert. Dobrze, Paweł, jak sądzę, zwracając twoją uwagę na ten fakt, mamy też specyficzny warsztat. Ten warsztat to jest praca nad problemowym artykułem współautorskim. No, zwróćmy uwagę na to, jak się pracuje filozoficznie u nas w kraju. Właściwie, no nie wiem, bo nigdy tego nie badałem w procentach, ale idę o zakład, że praktycznie 99% pracy filozoficznej to jest praca pojedynczego filozofa pracującego nad jakimś tekstem, a my tutaj mamy jakość no, warsztatu badawczego zupełnie nową. Coś, czego no, nie widać gdzie indziej. Tak, czyli libertarianie są największymi kolektywistami, piszą wspólnie artykuły. W pewnym sensie tak, tak? Mamy ten taki kolektywizm. Nie wiedzą, co myśleć sami. Współpracy, no, jest to cecha według mnie charakterystyczna i wyróżniająca. Tak? No, jeżeli zwłaszcza porównamy się do środowiska filozoficznego, jest to coś na pewno wyjątkowego. No i też się zgodzę z tym, to wcześniej tutaj padało, konkretna, to chyba Paweł, ty powiedziałeś, konkretna socjologia, powiedzmy, no, czy to pokolenia, czy dwóch pokoleń, tak? Bo mamy konkretną grupę badaczy z jednego, ewentualnie dwóch pokoleń, zależy jak to liczyć. I ta grupa badaczy, no duża część z nich tutaj siedzi, jest na sali także, to o czym mówił Krzysztof Turowski, zaczyna być rozpoznawana instytucjonalnie. A więc mamy pewną podstawę instytucjonalną, która pozwala nam na to, aby w sposób systematyczny te jednak badania prowadzić. No ta podstawa instytucjonalna, no to są niedawno uzyskiwane etaty na uniwersytetach, różnych ośrodkach w Polsce, to są awanse naukowe i wszystkie na podstawie jednak badań nad libertarianizmem. Czy to są doktoraty, czy to są habilitacje, bo habilitacje również, prawda? I to są miejsca w szkołach doktorskich, coraz więcej, także na podstawie projektów dotyczących libertarianizmu, no i czy też granty tutaj, czy stypendia wskazane wcześniej, tak? Więc no widzimy pewną socjologię, która według mnie także świadczy o tym, że w tym jednym czy też dwóch pokoleniach, ja już nie będę się tutaj spierał, ile to jest pokoleń, no mamy pewnego rodzaju nową jakość, także ugruntowanie instytucjonalne. Te argumenty moim zdaniem świadczą na rzecz tego, że mamy jednak szkołę.
Ja się zgadzam z tym i jeszcze może dołożę jeden argument albo jeden taki wyróżnik szkoły polskiej. Tym razem to będzie wyróżnik na tle amerykańskiej szkoły Rothbardowskiej. Moim zdaniem nie bez powodu ciągle w naszym panelu padają słowa takie jak badania, artykuł naukowy i tak dalej. My generalnie zajmujemy się akademicką filozofią. Wszyscy tutaj, tak jak tutaj siedzimy i to samo dotyczy innych naszych świetnych kolegów, których tutaj akurat nie ma, jak na przykład dr Stanisław Wójtowicz. Moim zdaniem szczęśliwie w Polsce libertarianizm filozoficzny został na pewnym etapie wyraźnie rozdzielony od aktywizmu politycznego libertariańskiego. Na początku tak nie było. W czasach, kiedy powiedzmy 10 jeszcze lat temu najważniejszymi tekstami dla polskiego libertarianizmu były na przykład teksty Marcina Chmielowskiego albo Przemysława Hankusa, wcześniej jeszcze Tomasza Teluka. Libertarianizm akademicki był, co generalnie nie służy rozwojowi myśli, bardzo silnie zintegrowany z aktywizmem politycznym, w jakimś zakresie temu aktywizmowi politycznemu podporządkowany. To samo dotyczy tego alabamsko-rothbardowskiego nurtu libertarianizmu. Rothbard, Hoppe, wszyscy inni ważni myśliciele libertariańscy z tego nurtu mają w swoim dorobku cały szereg tekstów o libertariańskiej strategii, jak dojść stąd tam. Znowuż a propos też przedmiotu badań, zasadniczo się nie zajmujemy takimi kwestiami, prawda? Jesteśmy apolitycznymi filozofami politycznymi. To taka byłaby też moja propozycja. I teraz dla polsko-szkołosceptyków jeszcze głos, czyli dla Pawła Igora, czy chcieliby się jakoś odnieść. Znaczy na pewno Paweł był sceptykiem, nie wiem jeszcze, czy Igor jest sceptykiem. Może Igor w takim razie. Znaczy ja mogę krótko, rzeczywiście to jest coś, na co chciałem zwrócić uwagę i dobrze, że to podkreśliłeś, że my mamy bardziej polską szkołę, jak już byśmy mieli się zgodzić, do badań nad libertarianizmem bardziej, a nie libertarianizmu i rzeczy w rozumieniu takim ideologii jakiejś postulowanej, bo rzeczywiście nas interesuje stan teorii czy filozofii, jej rozwój i staramy się tutaj gdzieś tam, tak jak to, ja się zgadzam całkowicie, jak powiedziałeś, odróżnić jedno od drugiego, co rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, czy jeżeli weźmiemy sobie Mises Institute, czy jakieś inne ośrodki, nie zawsze ma miejsce i idzie to ręka w rękę. My jesteśmy bardziej tacy zdyscyplinowani, jeżeli o rozgraniczenie tego chodzi, to na pewno tutaj zgoda. Natomiast no jakby, tak jak mówiłem, ja podtrzymuję swoje stanowisko, że na pewno mamy środowisko, na pewno mamy coś nowego do zaproponowania, ale nie wiem, czy to już można nazwać szkołą, bo oczywiście tak jakby ta teoria sprawiedliwości, tak, i te inne aspekty, tak. Jeżeli, powiem tak, Łukasz, jeżeli to, moim zdaniem, jeżeli to będzie dalej się tak szło w tym kierunku, to wtedy przyznam rację, że ta szkoła powstaje, natomiast na razie, no, może powstanie, może nie, tak? Ja prowadzę też zajęcia z Forsythu i tak mi przyszło do głowy, tam jest coś takiego, że jest jakiś mikrotrend i on może albo stać się trendem, albo nie stać się trendem i wtedy stać się przejściową modą, która trwa jakiś czas, tak? Na razie jakiś mikrotrend na potrzeby tej dyskusji bym zauważył, ale zobaczymy, co będzie z tym dalej. Pamiętaj też, że to, czy to ten mikrotrend się przekształci w coś bardziej trwałego, co można by określić twoim zdaniem jako szkołę, też od ciebie zależy. Igor? No ja tak jak mówiłem, ja jestem z tych przekonanych tutaj. Zresztą z Pawłem mieliśmy przed spotkaniem krótką wymianę, czy miało być środowisko i szkoła. No mnie by takie podobieństwo rodzinne zadowoliło też, także ja bym tego monolitu tu nie wymagał. To jest moim zdaniem za wysoki standard. Także jak mówiłem, mnie zadowala jedna metoda pracy. I uważam, że jeśli ten standard jest spełniony, możemy już mówić zasadnie o szkole. Także wydaje mi się, że środowisko to za mało, chociaż ja też tego typu sporów nie lubię, czy jest to środowisko, czy szkoła. Ja bym to chętnie określił szkołą jednak. Bardzo mnie to cieszy. Ponieważ zostało nam 10 minut, a chcielibyśmy jeszcze Państwu zostawić troszeczkę miejsca na pytania, to żeby nie być gołosłownym, chciałbym teraz, żeby każdy z nas, może zaczynając tym razem od lewej, od Igora, jakoś bardzo krótko wprowadził Państwa w to, czym się zajmuje. Co już mogą Państwo przeczytać, co wyszło pod jego pióra, czy też z jego klawiatury i
czego można się spodziewać w najbliższej przyszłości. Więc zaczynamy od lewej teraz. Igor. To ja może powiem też krótko, nie o tym, co robiłem, bo jak wiadomo, ja 10 lat zajmowałem się teorią dobrobytu Rothbarda, którą krytykowałem, gdzie się tylko da i w przeróżnych periodykach. Broniłeś lub krytykowałeś czasami tak, w tę albo w tamtą tak. stronę kilka razy do roku, prawda? Tak, raz broniłem, później krytykowałem, później broniłem, później krytykowałem z innego powodu. No ale to już było. Teraz projekt, którym się zajmuję, zresztą za sugestią i zarysowany przez profesora Dominiaka, uważam, że jest bardzo interesujący, to projekt ekonomicznej analizy ładu libertariańskiego. Czyli staram się wziąć pewne instytucje, które są już uargumentowane, albo nie wiem, istnieje co do nich pewna zgoda, że są sprawiedliwe, i przyłożyć analizę, pokazując, czy byłyby, czy utrzymałyby się na wolnym rynku z ekonomicznych powodów, czy nie. Czyli, nie wiem, analizuję na przykład szantaż. Czy ja powinienem specyficznie o tym mówić, czy... To może na tyle, na ile jesteś w stanie w dwóch, trzech zdaniach, bo musimy już dobijać do końca. No dobrze, to może jeden przykład. No, panuje pewna zgoda, że... Tak jakbyś dawał notkę na tylną okładkę książki. Dobrze. To może tylko jeden przykład w takim razie, że jak wiemy, panuje pewna zgoda, że libertarianie dozwoliliby szantaż, przynajmniej ten, gdzie nie ma oszustw. No ja staram się pokazać, dlaczego byłoby to ekonomicznie wydajne. No i prosty argument jest taki, że jeżeli mamy propozycję szantażu, mamy szantażystę, mamy męża, czyli mamy ten szantaż informacyjny i osobę, najczęściej żonę, osobę C, zainteresowaną informacją, to możemy słusznie uznać, że jeżeli dozwolimy wolne negocjacje bez kosztów transakcyjnych, to informacja pójdzie do tej osoby, która ceni ją najwyżej. Czyli jeżeli mąż byłby skłonny zapłacić wyżej, to uzyska ciszę. Jeżeli żona byłaby przekonana, że informacja jest cenna, to zapłaciłby jeszcze więcej, żeby uzyskać informację. Także jest to tego typu analiza, jak mówiłem, przyłożona do instytucji, które libertarianie uznają za uzasadnione. Paweł? To tak, ja krótko mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że planuję, aby w przyszłym roku 2024 ukazała się moja książka. Jej roboczy tytuł to Inny kapitalizm o libertarianizmie i jego filozofii uprawnień, gdzie będę analizował też samo pojęcie i rozumienie właśnie libertarianizmu. Jestem tu zwolennikiem esencjalistycznego rozumienia, czyli właściwie tutaj tak jak my rozumiemy, krótko mówiąc, libertarianizm, ale pokazuję, dlaczego tak, a nie inaczej ma sens rozumienie tego terminu. I analiza różnych podstaw filozofii uprawnień od Rothbarda, prawna naturalnej, przez Hoppego, etyka argumentacji, mniej znanego Jana Narvesona, umowy społecznej oraz związki self-ownership, czyli autowłasności, czy jak to mówiliśmy kiedyś, samoposiadania, z własnością prywatną i samej właśnie własności, pewnych aspektów związanych z własnością prywatną. Natomiast w przyszłości, właściwie już zacząłem tak się tym zajmować i czym teraz się chciałbym zajmować, jeżeli chodzi o mój projekt taki, to jest coś, co nazywam, powiedzmy, libertarianizmem godności. Tutaj czasami muszę się tłumaczyć, bo jestem podejrzewany o jakieś takie rozmydlanie właśnie tego libertarianizmu chciałbym wprowadzić, oprzeć go na przesłance antropologicznej, jaką jest godność człowieka. Jak wiemy, godność jest wykorzystywana w różnych narracjach politycznych, tak, często nawet bardzo lewicowych. Natomiast ja chciałbym pokazać, że są pewne problemy, jeżeli chodzi o self-ownership w libertarianizmie, i bardziej spróbować oprzeć go na godności człowieka, w ten sposób jakby go lepiej filozoficznie obronić. Także tyle może. Dzięki. Łukasz? Tak, dwie rzeczy. Najpierw jeszcze chciałem powiedzieć, że fakt, iż Rothbard jednoosobowo założył libertarianizm, ma dwie konsekwencje. No, ma więcej, ale dwie przede wszystkim. Z jednej strony to znaczy, że jest jednym z najważniejszych myślicieli w historii filozofii Zachodu. A z drugiej strony to znaczy, ponieważ robił to jednoosobowo, że nie mógł tego zrobić dokładnie i ze wszystkimi szczegółami. To po prostu było niemożliwe. Potrzebny jest podział pracy, żeby tę teorię dalej rozwijać, i tym staramy się zajmować. Druga rzecz. Ja nie będę może mówił o tym, co ostatnio opublikowałem, albo jakie konkretne artykuły teraz są w przygotowaniu, tylko powiem ogólnie o tym, co moim zdaniem jest interesujące, czym warto się zająć, także być może państwo chcieliby
zająć się czymś. W libertarianizmie to według mnie tym warto się zająć. I więc jak ogólnie widzę ten projekt? Ogólnie ten projekt można by przedstawić w ten sposób. Wyobraźmy sobie libertariański kodeks prawa karnego, dajmy na to. Libertariański kodeks karny. Każdy kodeks karny ma dwie części. Część szczególną i część ogólną. Część szczególna w dużej części została przedstawiona przez Rothbarda w The Ethics of Liberty na przykład. A część ogólna jest bardzo słabo rozwinięta w libertarianizmie. Nie było za bardzo czasu na to, żeby ją rozwinąć. Teraz rozwinąć tę część ogólną, co to znaczy? Naświetlić za pomocą narzędzi współczesnej filozofii i nauki takie pojęcia jak czyn zależny od woli, pojęcie czynu, pojęcie bycia przyczyną skutku, pojęcia określonego stanu umysłu, który ma towarzyszyć danemu czynowi, aby odpowiedzialność prawna mogła być przypisana i tak dalej, na gruncie libertarianizmu i dokonawszy takiej aplikacji, rzucić światło w drugą stronę jeszcze raz na tę część szczególną i zobaczyć, czy kodeks, katalog czynów, które libertarianizm identyfikuje jako sprzeczne z zasadami sprawiedliwości, może zostać w jakiś sposób zrewidowany, rozszerzony w pewnym aspekcie, a zawężony w innym aspekcie. Ja w ten sposób widzę w tej chwili pracę, która mnie interesuje i myślę, że warto ją podejmować, także jeżeli Państwo myślą nad tym, czym się zająć, jest popyt w naszych najlepszych czasopismach na tego typu artykuły, o czym świadczą tu i ówdzie sukcesy, które odnosimy z naszym zespołem. Dziękuję Ci bardzo za te stymulujące uwagi i na koniec niezręcznie, bo o sobie samym i odpowiadając sobie samemu na pytanie o samego siebie. Ja do tej pory zajmowałem się zasadniczo badaniem i rozwijaniem myśli najwybitniejszego ucznia Mareya Rothbarda, czyli Hansa Hermana Hoppego. Napisałem o nim doktorat i w oparciu o ten doktorat, ale po znaczących rewizjach, w przyszłym roku, myślę, że w pierwszym kwartale, gdzieś do marca, ukaże się moja książka pod tytułem Filozofia polityczna Hansa Hermana Hoppego, studium krytyczne. Ona jest już od kilku miesięcy złożona w wydawnictwie i czeka po prostu na to, żeby cała praca redakcyjna została dokończona. Natomiast następnie chciałbym co do zasady rozwinąć wątki, które tam są poruszone, ale już stojąc na własnych nogach, a nie trzymając się spódnicy, czy właściwie spodni Hansa Hermana Hoppego. To znaczy, po pierwsze, zacząłem już pisać książkę poświęconą etyce argumentacyjnej, jak zapewne większość z Państwa wie, to jest właśnie taki staroświecki, nielubiany przez takich autorów jak kolega Igor, projekt uzasadnienia libertariańskiej filozofii politycznej, który zakłada, że etykę libertariańską można uzasadnić w sposób ostateczny, w taki, że nie będzie się temu w stanie przeciwstawić żadna racjonalna osoba. Nie przypisuję sobie oczywiście odkrycia tego, odkrywcą tego jest Hans Hermann Hoppe, natomiast ja chciałbym to jego odkrycie popchnąć nieco dalej i o tym będzie moja następna książka, która się roboczo nazywa Libertarian Argumentation Theory of Ethics. Nie, przepraszam, roboczy tytuł jest Theory of Justice, nie Ethics. Musi być Justice, żeby mogło to być habilitacją na politologii. Żeby mi nie powiedzieli, że to filozofia i się nie kwalifikuje. Natomiast drugi wątek, również w dużej mierze rozwijający myśl Hoppego, który staram się rozwijać, to jest libertarianizm jako teoria stosunków międzynarodowych. Jeszcze niczego na ten temat nie opublikowałem, ponieważ, no cóż, czasopisma naukowe procedują bardzo wolno, więc na teksty, które już zostały przyjęte do druku, jeszcze trzeba będzie troszeczkę poczekać, ale tych z Państwa, którzy są tematyką stosunków międzynarodowych zainteresowani, zachęcam do obejrzenia na przykład live'a, który nagraliśmy z Ziemowitem Gowinem i Krzysztofem Turowskim dla Instytutu Misesa. Dobrze, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Czy są może
Czy mamy czas na jedno pytanie przynajmniej? Mamy czas na jedno pytanie, ale ja sobie pozwolę go zauzurpować, ponieważ jest to pytanie z Twittera i wydaje mi się, że jest bardzo ważne, a właściwie jest to komentarz do waszego panelu przebrany nieudolnie za pytanie od pana profesora Adama Wielomskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Wow. Ci kto z państwa, którzy mają Twittera, ja bardzo zachęcam, żeby tam wejść i bardzo kulturalnie zachęcić pana profesora, żeby stanął do debaty z fundatorem Instytutu, profesorem Machajem, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy pan profesor ma jakieś wątpliwości, które trzeba rozwiać. Komentarz brzmi tak. Nie ma i nie może być polskiej szkoły libertarianizmu, gdyż jest to ideologia z definicji odrzucająca istnienie narodu. Jest tylko luźny zbiór jednostek, osób przypadkowo urodzonych pomiędzy Bugiem a Odrą i mówiących po polsku. I ja ten komentarz skieruję do doktora Norberta Slęzoka, ponieważ pan profesor pytał, czy jesteś uczestnikiem panelu jako znany śląski autonomista. To cytat z pana profesora. Cóż, jestem uczestnikiem panelu również jako mąż mojej żony, kibic ruchu Chorzów, sympatyk kebabów oraz piw z niższej półki cenowej. Nie wiem, co to ma do rzeczy. Pan profesor Wielomski jest niewątpliwie wybitnym historykiem idei. Przynajmniej myśli konserwatywnej, to niewątpliwie. Natomiast, no cóż, powiem tak, jego opinie na temat filozofii libertariańskiej są idiosynkratyczne i na tym skończę. Panowie, może chcielibyście coś dorzucić? Nikt nie chce niczego dorzucić. Bardzo dziękuję. Będzie czas na dyskusję z naszymi panelistami w kuluarach. Podziękujmy oklaskami. Dziękujemy. I zanim zaproszę państwa na przerwę kawową, jeżeli to nie wybrzmiało wystarczająco zdecydowanie w tej pierwszej części naszego spotkania, to jest zaproszenie dla państwa. To jest próba przekonania państwa, że da się, że można i że my czekamy, żeby państwu pomóc w tym, żeby państwo, jeżeli rozważają państwo obronę wolnego społeczeństwa poprzez właśnie rozwój intelektualny, pracę akademicką, jesteśmy tu po to, żeby państwa w tym wspierać i państwu to umożliwić. Ja i wszyscy moi koledzy związani z Instytutem. Ale jest pewna rzecz, o której Krzysztof nie wspomniał, mówiąc o tym, gdzie szkoła austriacka zapuściła korzenie, i ją dobrze opisuje taka anegdotyczna opowieść, którą się przypisuje Margaret Thatcher, która mówiąc o swojej relacji z podobnym do naszego Instytutem, Institute of Economic Affairs, powiedziała tak, że oczywiście panowie mają rację, panowie się nie mylą, panowie ocalili wolne społeczeństwo, ale na końcu to kura musiała znieść jajko. I jest dzisiaj z nami osoba, która przez wiele lat zajmuje się właśnie tą bardziej praktyczną częścią wcielania tych ważnych idei w życie. Serdecznie witamy pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego. Prosiłbym o oklaski. I zapraszam serdecznie na przerwę kawową. Dziękuję państwu. To już.